Jak pan ocenia przebieg dzisiejszego meczu? Myślę, że na pewno dużo emocji, szczególnie w końcówce. Straciliśmy w 55 około bramkę z karnego po błędzie. W końcówce strzelamy bramkę na 2-1 rzutu wolnego, sędzia no, gwizdza spalonego, który no, dam sobie rękę uciąć, że nie było. Ciężko gdzieś coś po takim czymś powiedzieć. Na pewno trudny mecz, na pewno dużo walki, takiego meczu też się spodziewaliśmy. Byłem na meczu w tamtym tygodniu, widziałem jak to wygląda, spodziewałem się takiej gry. Co na pewno ten punkt trzeba szanować. No ale na pewno boli to, że ta bramka nie została uznana, bo uważam, że to była bramka prawidłowa. Na pewno z gry nie wyglądało to dzisiaj najlepiej. Bo z Branicami, że się wygrali ostatnio, nie? Tak, no zdecydowanie dużo lepiej to piłkarsko wyglądało. Dziwne decyzje podejmowaliśmy gdzieś tam w fazie ataku. To nie kleiło się tak jak powinno. Myślę, że też dosyć ciężkie boisko. To też myślę miało powód, ale na pewno powinniśmy sobie więcej sytuacji stworzyć. Jakie rokowania na następny mecz? Z kim gracie? Gramy z liderem, z Głubczycami, u nas na boisku, myślę, że na naszym terenie. Będziemy chcieli po prostu sprawić niespodziankę i zdobyć 3 punkty. Dobrze, dziękuję panu. Dzięki za wywiad i...